14. Pułk Piechoty to jednostka nierozerwalnie związana z Włocławkiem. Choć nie tu, a w dalekim Jarosławiu i Armii Austro-Węgierskiej możemy szukać jego początków. Szlak bojowy 14. Pułku Piechoty przeciął się z Włocławkiem w roku 1920, kiedy przed stacjonującym w mieście batalionem zapasowym jednostki postawiono zadanie obrony Przedmościa i w konsekwencji całego Włocławka przed nadzierającymi siłami Sowietów. I trzeba było stoczyć twardą walkę w jego obronie, okupioną olbrzymimi stratami, jeśli chodzi o batalion zapasowy 14. Pułku Piechoty. I od 21. roku on tutaj trafia już na stałą dyslokację pokojową i stacjonuje w nim do praktycznie sierpnia, początku września 1939 roku. W tym czasie pułk mocno związał się z miastem i jego mieszkańcami, trwale wpisując się we włocławski pejzaż i stając się nierozłącznym jego elementem. Co jednak najważniejsze, przez jego szeregi przeszło wielu włocławian i mieszkańców regionu. W ślad za tym i oni stali się opiekunami dziedzictwa jednostki. Zarówno i w kadrze oficerskiej, podoficerskiej, ale zwykli żołnierze, żyją cały czas rodziny i potomkowie tych, którzy służyli w tym pułku, którzy walczyli w wojnie obronnej 1939 roku, kiedy Niemcy napadły na Polskę. Żywa pamięć jest cały czas. Dziś 14. Pułk Piechoty wraca do miasta. Nie w sensie dosłownym, a za sprawą entuzjastów historii i militariów, którzy planują wskrzesić grupę rekonstrukcyjną pułku. Tak, to prawda, wskrzesić, bo istniała już tutaj taka tradycja. Była grupa rekonstrukcyjna 14. Pułku Piechoty. No niestety młodzi ludzie rozjechali się po świecie. Siłą rzeczy przestało to funkcjonować. Rekonstruktorzy za cel stawiają sobie przybliżenie historii jednostki, która stała się ważną częścią historii miasta. I myślę, że warto byłoby zachować w pamięci ich dokonania, ich obecność tutaj, bo ona miała ogromny wpływ na lokalną społeczność, na lokalną historię. No i trzeba by przypomnieć następnym pokoleniom całą tą historię związaną z wojskowością włocławską. A historia to bogata i jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta będą mogli jej niemal dotknąć. Obecnie rekonstruktorzy przygotowują się do pierwszych prezentacji, zapoznając się z historią jednostki w Muzeum Historii Włocławka. To w tym miejscu znajduje się nieprzebrany skarbiec pamiątek po żołnierzach, którzy w okresie przedwojennym stacjonowali w mieście. Ale cała reszta jest oryginalna: buty, torba raportowa, szabla, wzór 1934, wykonana w Hucie Ludwików. Jak podkreśla Tomasz Wąsik z Muzeum Historii Włocławka, podobne inicjatywy są potrzebne miastu i jego mieszkańcom. To bardzo dobrze działa na świadomość, na wiązanie nas, mieszkańców Włocławka, z naszą przeszłością, z naszą historią. To nas identyfikuje, to nas, jakby to powiedzieć, wzbogaca. Nasze dzieje, nasza przeszłość jest naszym bogactwem, a 14. Pułk Piechoty bez wątpienia jest częścią, i to bardzo ważną częścią, naszej spuścizny, naszej przeszłości.